haven't even seen the half of it. And I don't think you'd want to. I distance myself so it doesn't hurt, but I'm still in pain. Either way, don't know why you give me the time of day, 'cause I don't think I'm worth the wait. No, I don't think you should get to know me, because you're feeling lonely. You don't want these problems, I'm overcomplicated. It's hard for me to trust again after what I went through. You say you want me, but I don't wanna believe you, so I don't reply when you message me. I'm trying to end it before this begins. I already see what's going to happen. I think you deserve somebody better than me, so I pull away because you'll leave eventually. You'll leave eventually. I witam się z Wami w poniedziałek moim śniadaniem. Także tak jak widzieliście, zrobiłam sobie kanapki z paprykarzem z kaszy jaglanej. Także wypróbuję dzisiaj jak smakuje. To Wam powiem oczywiście, czy jest dobry i czy wart polecenia. Ja go kupiłam w Biedronce. Na to sobie położyłam pomidora, czarnuszkę i pieprz czarny. Bo ja jakoś właśnie z solą pomidorów jakoś nie jem, tylko właśnie z pieprzem czarnym i z czarnuszką najczęściej. I herbata biała, gruszka z figą, mogę Wam serdecznie polecić, z firmy Irwing. Naprawdę bardzo mi smakuje. Także ja zajadam, witam się z Wami, także dzień dobry. Dzień dobry w poniedziałek, Antek pojechał do szkoły, ale tego Wam nie nagrywałam. I hejka, witajcie twarzą w twarz. Miałam się w sumie Wam nie pokazywać, bo jeszcze jestem bez, powiedzmy, makijażu, bo mi się, powiem Wam, nie chciało samego rana robić. Bo i tak przecież czapkę miałam, bo u nas jest zimno, w ogóle to nie wiem, tak z minus 5 było z samego rana. Miałam Wam nagrać, ale tutaj właśnie już słońce zaczęło świecić, bo miałam właśnie Wam nagrać, jakiś tutaj szron jest na dworze z samego rana. Bo naprawdę było siwo-biało, także no szok, koniec kwietnia, a to taka zimowa aura. Ale właśnie słońce, jak wyszło słońce, no to już ten szron rozpuściło, no ale zimno pieruńsko było. Teraz to nie wiem. Słońce świeci, ale tu właśnie siostry pisały, że najpierw padał pod Lublinem, z tamtej strony od Kraśnika. Padał śnieg, nawet tutaj mam, przysłała mi zdjęcie, bo mówię, że sobie żarty ze mnie robi, że śnieg w kwietniu pada. Także mi nagrała, także faktycznie padał śnieg pod Lublinem od strony Kraśnika. Potem druga napisała, że tamta pierwsza przysłała jej chmury śnieżne, bo teraz właśnie w Lublinie ponoć pada śnieg. Mam nadzieję, że do mnie żadna tutaj nie skieruje tych chmur śnieżnych. Na razie nic nie widzę, na razie to mamy błękitne niebo. Chmur też praktycznie nie ma, także mam nadzieję, że tu żadna nie naśle tych chmur na mnie ze śniegiem, bo ja mam tutaj plan pójścia na dwór i coś porobienia, a nie czekania na tego, na jakieś śniegi czy deszcze, bo później właśnie jakoś też ma padać deszcze, jakoś tak dłuższy czas. Także oglądałam pogodę na majówkę, to w ogóle majówka ma być ciepła, bo ma być tak niby 15 stopni, ale ma padać deszcz, także zobaczymy. Dobra, Antka wywiozłam do szkoły i można właśnie coś porobić. Teraz właśnie biorę się za prasowanie, bo mam też dużo prasowania. W ogóle muszę sobie posprzątać w kuchni, bo nie było sprzątane po wczorajszej kolacji. Powiem Wam szczerze, że mi się nie chciało. Muszę to teraz posprzątać tutaj i biorę się za prasowanie. Jak poprasuję, to idę na dwór. Coś będę działać na dworze i będziemy jakoś właśnie iść z tym dniem do przodu. Zobaczymy, co będziemy dalej działać. Na obiad to dzisiaj zrobię zupę pomidorową z rosołu oczywiście. A właśnie nie mam pomysłu na drugie, muszę coś pomyśleć, jakieś drugie zrobić danie.
I tyle. I oczywiście angielski standardowo, bo dzisiaj poniedziałek, to angielski, wiadomo. No i oczywiście jakieś zakupy trzeba będzie zrobić, bo już wszystko mi wyszło, bo nie byłam, kiedy ja Wam nagrywałam. A tydzień, 2 tygodnie temu Wam nagrywałam chyba, nie? O, jakoś Wam później nagrywałam haul zakupowy. No, późno Wam nagrywałam. Przed niedzielą chyba, no to już będzie tak z 1,5 tygodnia, także 1,5 tygodnia nie byłam właśnie na takich większych zakupach, to trzeba właśnie by było się pojechać na większe zakupy, ale to pewnie jak będę na angielskim, to wtedy załatwię sobie i zakupy. Dobra. Także na tyle, na teraz tyle, biorę się właśnie za to sprzątanie, prasowanie i zobaczymy, co będę dalej działać. Jak nie będzie padać śnieg i deszcz, to oczywiście pójdę na dwór. Także na razie tyle i do zobaczenia do potem. Na pewno coś Wam jeszcze nagram. No i na pewno zrobimy jakiś haul zakupowy, jak pojadę na zakupy, to też na pewno. A jeszcze muszę właśnie skończyć ten vlog weekendowy, nazwijmy to, bo tak troszeczkę Wam ponagrywałam też weekendu. To już mam go tam zrzucony na komputer. Zaczęłam już składać, w sumie to mam już poskładany. Tylko brakuje mi właśnie zakończenia, ale to chciałam pójść Wam pokazać tutaj, co posadziłam te krzaki, bo Wam tak właśnie opowiadam, że pokażę Wam, pokażę i w końcu Wam do tej pory nie pokazałam. Także pójdę skończyć tutaj właśnie jeszcze tego vloga i muszę go właśnie zapisać, wrzucić na YouTube i będzie wieczorem kolejny vlog. Dobra, także ja teraz już uciekam i do zobaczenia, do potem. Witajcie już po południu, widzicie jakie tutaj zimno, to słuchaj, musiała się zawinąć, takie zimno, nie, ale tak naprawdę to, naprawdę jest zimno, w ogóle to dopiero co była śnieżyca, w sumie to nie dopiero, tylko jak byłam poranka pod szkołą, ja właśnie smażę naleśniki, a jak byłam właśnie, zaraz Wam powiem, i zupę gorącą, już tutaj zupę pomidorową zrobiłam wcześniej, jak prasowałam, to zrobiłam zupę pomidorową. I później pojechałam po Antka. A jeszcze w międzyczasie oczywiście posprzątałam sobie w kuchni, tak jak Wam mówiłam, i zaczęłam robić te naleśniki, pojechałam po Antka i w tym czasie właśnie jak pojechałam po Antka, to taka śnieżyca padała. No normalnie grube płaty śniegu sypały się z nieba, leciały, a do tego był wiatr, także to naprawdę wyglądało jak śnieżyca, ale nie nagrywam Wam, bo stałam pod szkołą, a pod szkołą nie nagrywam, bo wiadomo, że inni rodzice też przychodzą, no to przecież nie będę nagrywała pod szkołą. Także zupę teraz właśnie już zagrzałam, gorącej zupy, to zjemy, a później będą te naleśniki, a później pojedziemy na angielski, oczywiście standardowo i tak nam zleci dzień, a jeszcze coś Wam pokażę, ale to jak usmażę te naleśniki, to dopiero Wam pokażę. Tutaj gdzieś kawę miałam, mam, ale to już zimna, bo sobie zrobiłam nim płantka, pojechałam, także kawa z Wami i będziemy pędzić z tym dniem. Makaron mam z rosołu wczorajszego, także gotować makaronu dzisiaj nie musiałam, dlatego zrobiłam właśnie tą zupę pomidorowo i teraz właśnie tak niekulturalnie stoję bokiem do Was. Smażę naleśniki, gadam, nie wiem, nie wiadomo, czy do Was gadam, czy do naleśnika gadam, no dobra, także ja już muszę teraz zająć się tymi naleśnikami, a później się z Wami jeszcze połączę oczywiście. Tutaj już nie robiłam nic z tego mięsa z rosołu, tylko po prostu dałam to mięso z rosołu tutaj do zupy pomidorowej, także jest taka składką mięsną dzisiaj ta zupa pomidorowa i tak raście, raz nie jecie, raście mniej jecie, dobra. Ja zajmuję się teraz już tymi naleśnikami i potem jeszcze się z Wami na pewno połączę, no i pewnie pojedziemy jeszcze do
do miasta na angielski, także będziemy jakoś kręcić dalej ten vlog. Poza tym miałam taki plan, jak rano zobaczyłam to słońce, no co prawda trochę było tego przymrozku i miałam taki plan, że później właśnie tak o 11 miało się 10 ocieplić, nie? Stwierdziłam, że samochód sobie umyję i gucio z tego wyszło niestety, bo przyszło tak, zimno się właśnie zrobiło i zaczął padać ten śnieg, także gucio z mojego mycia samochodu, a też by się przydało właśnie już go umyć, no chyba, że męża na myjnię wyślę i niech on mi umyje. Ale też nie mam drzewa, więc przydałoby się właśnie, żeby zrobił mi drzewa narąbał, bo jednak trzeba rozpalić, bo powiem wam, że w domu też jest chłodno. Dobra, tyle na teraz. Ja zjem tą gorącą zupę, żeby się zagrzać. Maluśka, pokaż jak gryziesz. Nie. Pokaż Maluśka jak gryziesz, pokaż. Pokaż Maluśka jak gryziesz, pokaż. Gryziesz. No, Mateusz, wyciągnij rękę do niej. No wyciągnij. Mateusz, wyciągnij, no wyciągnij. O, widzicie jak warczę na niego? Widzicie? Jaka zła? Widzicie jaka zła? Widzicie? Powiedz, nie wolno mnie dotykać. Nie wolno. Gdzie? O, widzicie jak go bydziam była? Dobra, Mateusz, bo jak cię ugryzie, to ja tego lamentu słuchała nie będę, prawda Maluśka? Prawda. Prawda. Jezus Maria. Maluśka. Cicha. I tutaj jakiś czas, to znaczy w sumie w piątek, ale wy żeście to już widzieli, chyba w piątek żeście widzieli tam, co Julka sobie robiła. I to jest właśnie jej marzenie było ostatnio, tak, tutaj bałagan, jeszcze nie skończyłam wszystkiego, tam jak zwykle antykowe skarpety. I tutaj, o proszę bardzo, już zadowolona, uśmiechnięta, tu jeszcze ubrania jest do porozkładania, tak jak zwykle, bo oczywiście poprasowane, ale nie porozkładane na miejsca. A tutaj to, co sobie ostatnio robiła, malowała chyba na różowo czy coś, no to teraz już przyszło. Bo w sumie średnią to osiągnęła, bo będzie miała, oczywiście jeżeli nie spadnie, to będzie miała, zaś się odwrócę może do was, jeżeli nie spadnie w dół, ale myślę, że już nie spadnie, bo to już został tylko maj i tam kawałek czerwca, a w czerwcu zaraz na początku będę wystawiać ocenę, więc średnią będzie miała 5,09, więc z tej okazji dostała to swoją wymarzoną rzecz. A miała też parę złociszy swoich odłożonych, także... Także dostanie to, co właśnie marzyła. Zaraz to właśnie odpakuję, zobaczymy, jak to wygląda. A zadowolona myślę, że będzie, więc zaraz wszystkiego się dowiecie. A Julka będzie właśnie już rozpakowywać teraz. Tak, i teraz dostają się do środka, ale to jest wszystko zafoliowane, więc to trochę im zejdzie, zanim się dostaną. Ogólnie to było dobrze zapakowane. Karton też nie był uszkodzony, bo już to wszystko posprawdzałam. I otwiera. Myślę, że jak na pierwsze podejście to będzie idealna. No i uśmiech z twarzy nie schodzi. Teraz będę miała tylko brzdęku, brzdęku. A ja tych mam przystojnych chłopaków teraz, krótkie włosy mają, widzicie, patrzcie, Jantek jaki przystojniak. Antoś. Pachnie jak nowa. Ciekawe, czy to w ogóle coś warte. Ale myślę, że coś tam warte jest. A tak jak mówiłam właśnie, na pierwsze naukę to i na pierwsze brzdęku, brzdęku to chyba może być. Dobra, więc zostawmy. Tak się prezentuje. Taka nie za mała, nie za duża, no ale... Dostałam. Jeszcze jest chyba etui. I te smyczki. I te smyczki, i te jakieś... No weźcie, zostawcie to na mnie. Antoni? O, a tu macie chuligana, największego domowego.
coś. Nie wie co. Bateria. O, a to jest Antka ulubiona zabawka. Ale ja mam głowa. A to jest chyba do strojenia tego, co ja tam czytałam na stronie. Także teraz w domu będziemy mieli jeszcze koncerty. O, i to coś, nie wiem... Do strojenia chyba strun. Ale... Nie będę tego na razie tego robić, tego otwierać. A co? Jak tam chuligan? Dużo pracy domowej jest? Nie. Dużo nie ma? A ile jest? Ale ćwiczenie z podręczniku. Co? Ćwiczenie w podręczniku. Nie rozumiem. Ćwiczenie... chyba pies coś zjada z talerza. Ojej. No i widzicie jak to jest? Jak ja nie przypilnuję, to tak to zawsze jest. Dziękuję. Jak tam brzdęku, brzdęku? No to teraz jeszcze tylko brakuje mi, wiecie czego mi brakuje? Matko, zatyczek do uszu, o to słowa mi zabrakło. Zatyczek do uszu mi brakuje, zaraz tutaj następny wymyślę jakiś inny instrument i będzie już naprawdę kapela. Jak czterej muzykanci z bremy, jak sobie każdy kupi z nas teraz jakiś instrument, to będziemy jak czterej muzykanci z bremy. Każdy na swoje kopyto, że tak powiem. Ale fajnie. No ale radość dziecka bezcenna, prawda? Co? Ja mówię do naszych widzów, mówię. A, okay. Antek będzie nam tańczył, Miłka będzie grać, Antek będzie tańczyć. Ja a tu nie trzeba przypadkiem nastroić najpierw? A może się nastroić? A ja nie wiem jak się stroi. To ja muszę sobie to wszystko poczytać. Tak jedną mi zagrać. Nie. Dobra, i my teraz to tak poczytamy. Poczytamy teraz, jak to tam trzeba to jakoś nastroić. Tutaj zobaczę w ogóle, co tu jest. Ale ogólnie to zaraz wam pokażę. To myślę, że... O, bo tutaj jeszcze inne rzeczy macie. Ogólnie to, tak jak wam mówię, to na pierwszą naukę grania to może być. Tam ona miała swoich pieniędzy trochę odłożone, także... Także dużo żeśmy jej nie dołożyli, bo ogólnie gitara, to mogę wam przecież powiedzieć, kosztuje 199 zł. Kosztuje, tak. No tam wiecie, bez grosza, no to tak zakrąglając. Ale ona właśnie miała trochę swoich pieniędzy, bo dziadek jej tam czasami daje, jak idzie w odwiedziny, ale dawno u dziadka nie było, bo wiadomo co było. Ale tak właśnie to dziadek jej tam zawsze parę groszy daje i ona sobie właśnie to wszystko odłożyła, no i... No i ma to, co chciała. Ale tak jak mówię, właśnie to nie jest ani porysowana. Lakier jest ładnie zrobiony. Nie ma żadnych odprysków, ni coś. Lakierowana jest na taki wysoki połysk. Struny to ja to wiecie, muszę sobie poczytać, żeby w ogóle zobaczyć, czy to trzeba stroić, czy jak to tam trzeba robić. A jeszcze właśnie było, to tak jak mówię, to chyba jest właśnie to do strojenia tych strun. Bateryjka była też w zestawie, i takie ten te. Jest. Smyczki. No, to powiedzmy smyczki do grania i etui, w ogóle chyba to jest etui jeszcze. Okrowiec. Ogólnie na tą gitarę i to był taki zestaw. I cały ten zestaw właśnie, tak jak mówię, 199 zł kosztował. Okej. Okay. Tyle na teraz, bo teraz to się właśnie już zbieramy na angielski, bo tak jak wiecie, co poniedziałek jeździmy na angielski, więc trzeba się zebrać na angielski. A patrzę się, bo samochód jakiś jedzie, ale to z daleka jedzie do drogi, tu nie wiem, co to za samochód. Tak właśnie przez te krzaki tutaj widać i tak światło tylko, ale już pojechał sobie. No, o czym? A, no o tym angielsku. Mówię tak, że teraz na angielski będziemy uciekać na angielski, a pewnie na jakieś zakupy do Lidla. Bo jakieś limitowana lubella w Lidlu ma być, także ja jestem ciekawa tej lubelli limitowanej, a ostatnio właśnie nie byłam, więc mam nadzieję, że jeszcze dla mnie ta limitowana lubella będzie. No i teraz będę miała tylko teraz takie brzdęku, 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 dobra.
Także tym brzdęku żegnam się na razie z Wami. Oczywiście do zobaczenia i do potem, pewnie podczas drogi na angielski. I zobaczymy, co tam dalej jeszcze będziemy nagrywać. I my z Antkiem idziemy właśnie do Lidl na zakupy. Także ja i Antek idziemy, bo Antek przecież nie mógł zostać się z tatem, tylko idzie z mamą. Dobra, idziemy. I my już po zakupach. Antek bułkę już zjadł, taką kajzerkę suchą, także wiecie. Mateusz już chyba gdzieś tu idzie, bo mamy od Mateusza odebrać. Tak idzie już Mateusz. I co wam powiem, Biedronka zaczęła przegrywać chyba z cenami na warzywa, bo jakoś tak powiem wam szczerze, że podróżowe warzywa w Biedronce. Trzeba sobie będzie znaleźć jakieś i na przykład sałata po 4,99 w Biedronce, a w Lidlu po 3,99, także złotówka różnicy jest. Dobra, bo już muszę Mateusza wpuścić do samochodu. I witajcie we wtorek. Wczoraj dla Was, jak już wróciłam z Biedronki, to nagrałam tylko hol zakupowy. Potem już nic nie nagrywałam, bo powiem Wam szczerze, że jakoś, nie wiem, Wi-Fi nie działało w telefonie. Także dodałam film na YouTube. Chciałam odpisać na to Wasze komentarze, ale powiem Wam, że jakoś nie mogłam się w telefonie połączyć z Wi-Fi, więc wzięłam się za aktualizowanie telefonu, no i tak już zeszło i już później dla Was nic nie nagrałam wieczorem. Teraz mamy właśnie już wtorek, już na część komentarzy odpowiedziałam z rana. Jeszcze tam chyba parę mi zostało, ale komentarze wszystkie przeczytałam. I serduszko też dodałem. Oznaczyłam, że właśnie przeczytałam, tylko muszę właśnie później, bo na razie to chcę coś pójść robić, chociaż... no dobra, od początku, bo żebyście zaraz nie byli pogubieni. Więc odpowiedziałam na część komentarzy, do części dodałam tylko serduszko. Na znak, że przeczytany jest komentarz. Później właśnie, jak przyjdę na kawę popołudniową, to odpiszę na resztę komentarzy, bo teraz idę na dwór. Bo tak, słońce świeci, powiedzmy, no słońce, jak to można nazwać słońcem, no to słońce. Ale przenieśliśmy skrzynię do garażu i chcę pójść pomalować te moje skrzynie, bo chcę zacząć w końcu siać te moje warzywa. Chociaż powiem Wam, że co tu siać, jak tu dzisiaj było minus 6 na dworze, mrozu. Wczoraj w ogóle to śnieg padał, to Wam chyba wczoraj mówiłam, że śnieg padał, a dzisiaj właśnie był taki przymrozek dość duży, ale nie poddajemy się, idziemy walczyć do tego ogrodu, bo chwastom to i te przymrozki nie przeszkadzają, tylko właśnie chwasty i tak rosną. Także ja się wybieram pomalować skrzynię i miałam w ogóle tak, więc idę pomalować skrzynię, ale miałam piec bułeczki, tak stwierdziłam najpierw, że będę piekła bułeczki na maślance. Ale zajrzałam do mojego chlebaka i powiem Wam, że mam jeszcze chleb, oczywiście swój pieczony. Mam jeszcze bułki, które kupiłam i mąż w niedzielę kupił bułki. Chociaż u nas się w niedzielę nie chodzi do sklepu, ale dzieci chciały bułki, więc pojechał im po bułki. Ale to już holu zakupowego z niedzieli nie nagrywałam, bo tam było tylko parę rzeczy. Także bułki kupił i w niedzielę, także i z niedzieli są bułki. Wczoraj też dokupiłam bułki w Lidlu. To też są te bułki. Chyba się przerzucili na ten chleb swój. Mam jeszcze tam swój chleb. Także jednak stwierdziłam, że dzisiaj bułeczek tych na maślance piekła nie będę, ale muszę jakoś je upiec, bo maślankę sprawdziłam, to jest ważna tylko do 30 kwietnia, więc żeby mi się nie popsuła. Albo po prostu rozmrożę owoce i zrobię im taki koktajl owocowy właśnie na maślance, taki jogurt swój. Też może być. Także coś takiego pomyślałam. A na razie to tak, o jak widzicie, to postrzątać, no nie widzicie, bo stoicie na stojaku. Posprzątałam sobie w kuchni, dałam dwójce śniadanie, oczywiście wywiozłam Antka do szkoły, niedługo będę jechała po Antka do
do szkoły z powrotem, ale najpierw to ja muszę coś też porobić, jakieś swoje zajęcia. Oczywiście koniec kwietnia, a Monika w grubym golfie, bo jest zimno. Nawet i w domu powiem, że chłodno, bo no, staram się w dzień nie palić. No bez przesady, koniec kwietnia, a ja jeszcze z okresu grzewczego nie zeszłam. I tylko pomyłam te rzodkiewki, pomidorki, pomyłam jeszcze, żeby właśnie było wszystko gotowe, bo jak ja widzę i rzodkiewkę też umyłam, jabłka umyłam, bo widzę właśnie, że jak ja nie pomyję, tak nie przygotuję w miseczkach, nie pomyję warzyw, owoców, nie naszykuję w miseczki, to oni nie sięgną, nie zjedzą, tylko potem tak się marnuje. Mam jeszcze trochę takich starszych jabłek, no bo oczywiście nie były umyte i nie wiem, nie sięgali po nie. Więc tych starszych jabłek stwierdziłam, że pewnie im zrobię na podwieczorek racuchy i będą mieli wieczorem racuchy. Bo tak myślałam, że kompot ugotuję, ale znowu kompot ugotować, no to wiecie, to też chłodno trochę, to już chyba lepsze te racuchy, to będą mieli od razu i kolację. Dobra, obiadu się nie gotuję, bo mam jeszcze zupę pomidorową i kluski, bo nie wszyscy jedli też rosół. Chyba im kluski nie pasowały, bo nie miałam takiego drobnego makaronu, no tylko taką krajankę grubszą. Miałam tam wszystko jedno, jaki to jest makaron, aby tylko gorący rosół był. Więc ugotowałam też w niedzielę tego makaronu, dogotowałam tego grubszego i widzę, że coś nie bardzo chcieli z tym grubszym jeść. Ale powiem wam, że jeszcze taka propos makaronu, ten siedmiojajeczny, ten taki deluxe, to on się niczym nie różni od tego nawet Lubelli, także to jest żadna różnica. A 4 zł, chyba 4,50 za paczkę makaronu, 250 gram, to trochę szkoda pieniędzy, powiem szczerze, to już lepszy ten półkilogramowy z Lubelli. Tylko na szczęście wtedy ja go kupiłam za 2,50 jakoś na promocji Lidlowej i to była ostatnia paczka, ale żadna różnica od tego zwykłego Lubelli. Dobra, więc to tyle. Także zupa pomidorowa i naleśniki z serem jeszcze dzisiaj na maśle im odsmażę. I taki będzie obiad. A ja mam jeszcze sobie kaszę ugotowaną, chyba tą jęczmienną. Mam jeszcze szpinaku, cukinię mam. Także ja problemu z tym nie mam, bo ja naprawdę wolę taką kaszę z warzywami, aniżeli jakieś tam mięso czy coś innego. Dobra. I ta pasta z... co wczoraj kanapki robiłam, z kaszą tą jaglaną, zaraz wam pokażę. Także o ta pasta wege, to jest paprykarz z kaszą jaglaną. Powiem wam, że bardzo dobry jest i trzeba by było właśnie wymyśleć, jak zrobić taki swój paprykarz z kaszy jaglanej, bo po co kupować taki mały słoiczek, 3,50 kosztuje, a kasza jaglana też kosztuje chyba 3,50, dodatki jakieś tylko swoje zrobić i paprykarz z kaszy jaglanej swój może być jak najbardziej. Na pewno masa przepisów na taki paprykarz znajdę też i na internecie, także trzeba będzie coś poszukać, pokombinować i taki swój zrobić. Dobra, także już nie przeciągając, ja uciekam zobaczyć, jaka tam temperatura na tym dworze, czy się troszeczkę ociepliło, bo rano, tak jak mówię, że było koszmarnie zimno i idę pomalować trochę tych desek. Dobrze właśnie, że one, znaczy desek, nie desek, tylko to moje skrzynie, dobrze, że one schowane są w garażu, to nie będzie aż tak zimno, znaczy nie będzie aż tak wiało wiatr, także wiecie. Także ja uciekam, idę walczyć z tymi skrzyniami, a z wami pewnie się później jeszcze połączę, bo to będzie pewnie taki łączony vlog. Julka tam, powiem wam, że brzdęka na tej gitarze, teraz padła na kolejny genialny pomysł, pyta się, kiedy ją zapiszę na jakieś zajęcia. Także siedzi na internecie i sobie szuka zajęć właśnie jakiejś szkoły grania na gitarze, ale powiem wam szczerze, że bardzo się cieszę, że chociaż ona jedna ma jakieś zainteresowania takie inne, aniżeli właśnie jak to chłopaki, bo chłopaki jak chłopaki, chciałam właśnie ich zapisać na jakieś, nie wiem, piłkę nożną, koszykówkę, czy coś takiego, to nie. A chociaż ona jedyna ma jakieś właśnie zainteresowania. Dobra, także ja już uciekam i potem się jeszcze na pewno widzimy. I oto ja swojej stylówce ogrodowej. Nie wiem, czy jesteście czyści, ale może to tylko takie... Nie wiem, co to jest, ale może czyści jesteście. Może to tylko takie złudzenie, albo to nie wiem, co to jest. Dobra. Także ja w mojej stylówce ogrodowej. Już mamy poobiedni czas. Także obiad zjedzony. Tak jak mówiłam, naleśniki były i zupa pomidorowa. A teraz właśnie tutaj z moim pomocnikiem, już wam pomocnika też pokazuję.
O, z moim pomocnikiem Julką usuwamy tutaj właśnie ten chwast i te kamienie spod tej wierzby. Trochę tą wierzbę tak przycięłam, może trochę beznadziejnie, ale tam muszę jeszcze dociąć. Ale jakiś taki, nie wiem, strasznie tępy mam ten sekator, więc albo naostrzyć muszę, albo kupić drugi. O, tutaj mam drugiego pomocnika, o tutaj sobie chodzi. I właśnie usuwamy te kamienie. Później ma przyjść mąż i zerwać tą tkaninę, ale najpierw kazał pozbierać kamienie, a dopiero dalej resztę zrobić. No, także dobra, my działamy i później jakoś się połączymy, oczywiście jeszcze, żeby wam pokazać finał naszej pracy dzisiejszej. I moje skrzynie są już zaczęte malować, także kolor taki, powiem wam, bardziej pod rudy podchodzi, bo na kamerze to taki bardziej brązowy jest, jasny. Ale tak ogólnie to taki bardziej rudy. O, tu może tak bardziej widać na tej dolnej skrzyni. Taki bardziej rudy. I wiecie, co jest najśmieszniejsze? Mieli rację, bo zabrakło tej farby. Czy tam tego drewnochronu, czy jak to tam się nazywa. Także zabrakło. Mieli rację. I moja siostra Agnieszka miała rację. I mąż miał rację, jak powiedział, że co ty tym pomalujesz. Także powiem wam szczerze, że pomalowałam raz. Raz pomalowałam dookoła, oczywiście zabrakło na środki. Czyli summa summarum, jedna puszka to jedna skrzynia. No i to po jednym na raz pomalowana. Także muszę sobie dokupić właśnie tej bejcy drewnochronu, czy jak to tam się nazywa, i malować dalej. Tylko chyba trzeba wziąć od razu większy pojemnik. Ale proszę się tutaj nie śmiać z blondynki, że za mało farby sobie kupiła. No, bo blondynka wie, że za mało kupiła. Dobra, także chciałam wam tylko właśnie pokazać, jak się prezentuje kolor moich skrzyń, a tam rowery dzieciaków. Oczywiście w bałaganie, jak to dzieciaki, nie? Dwa stoją, jeden leży i tak to zawsze tutaj jest. Dobra, także skrzynie żeście też już widzieli, a ja idę sobie chyba kawę zrobić. I idę dalej wyrywać te chwasty. Powiem wam, że też mam już dosyć wyrywania chwastów. Ale mam mojego pomocnika, który dzielnie mi pomaga w wyrywaniu moich chwastów. Także pomocnik tam jest. A że mąż pojechał po Antka, więc pies poszedł chwilowo do domu, bo trzeba było zamknąć bramy. A mój pomocnik siedzi tam i dłubie. Ja idę sobie, tak jak mówiłam. Zrobić sobie kawę. Wezmę sobie kawę tutaj na dwór i powiem wam, tutaj muszę się patrzeć, wiem, że nawet cieplej się zrobiło. Także już nie jest tak zimno, jak rano było. No jeszcze jest chłodno, ale jak słonko przyświeci, teraz wyjdzie za tych chmur, to jest całkiem ciepło. Także ja idę robić kawę i wychodzę zaraz z tą kawą na dwór i wiele dalej. I kawa z wami na trawniku, w promieniach słońca. Może jeszcze nie takiego ciepłego, ale jednak w promieniach słońca. I tutaj wam pokażę od razu. To jest taka ta roślinka, co ja wam mówiłam. Nie wiem, czy wam mówiłam, czy nie. Ale ona taka była poddychnięta już. No, żeby mi się kawa nie wylała. Była taka roślinka. Ona, nie wiem. Ja ją wzięłam, wujek mi ją dał. Ale mój wujek już nie żyje. A on był właśnie takim zagorzałym ogrodnikiem, dobrze mówię, tak. I tu mam taką właśnie pamiątkę po nim i niekoniecznie bym chciała, żeby mi zdechła, wiecie? I tak zastanawiam się, jak ja mam ją uratować. Bo ona ma takie kłącza i taka marna się zrobiła, ale dzisiaj właśnie zauważyłam, że mimo tego, że były takie duże przymrozki, to jednak zakwitła i ona tak właśnie bardzo ładnie na wiosnę kwitnie. I jak wiecie, jak mam ją uratować, to możecie mi napisać na dole w komentarzu, bo właśnie chciałabym, żeby mi została taka pamiątka po nim. No i nie chcę, żeby mi zdechła. Także możecie mi doradzić. Dobra. Tylko, że może tak myślę, że może bym stąd przekopała, wiecie, i gdzie indziej posadziła. I może nie kamieniami, tylko korą bym ją wysypała. Bo tutaj będę i tak to chyba to przekopię. Tutaj tą trawę też muszę zobaczyć, bo tutaj były kiedyś funkie. To sobie też pomyślałam, że to wykopię tą trawę. Wypielę tutaj dokładnie to i najwyżej coś innego posadzę. Tak samo jak i tamtą jukę stąd zabiorę i tam chyba też były jakieś funkie, chyba się nasiały czy coś. Nie wiem, czy one się sieją te funkie, czy nie. Nie, chyba też skłącza się sadzi. No, ale tak właśnie tak i tą jukę, bo to chyba juka jest, to też bym przekopała w inne miejsce. A tutaj najwyżej bym albo nic nie sadziła, albo o, nawet o, te ładnie też kwitną. To są te lilie takie, one na żółto ładnie kwitną.
to może takich lilii bym właśnie tutaj ponasadzała w te puste miejsca. Tamtą bym rozsadziła, albo jakieś inne kolory może bym znalazła, wiecie? Tak właśnie, tak teraz pielę, siedzę i myślę. Dobra, ja piję tu kawę i działam dalej z tym moim pieleniem, bo naprawdę nic nie zdziałam, a od soboty widziałam, czy nawet od piątku wieczorem mają padać. No i ja teraz tak piję, palce wam zadziałam. Piję tą moją kawę. Teraz nie widzicie, bo pod słońce jestem. Piję tą moją kawę i biorę się właśnie za to pielenie, bo w końcu mnie zaraz noc zastanie. A tak jak widziałam, to od piątku wieczorem czy od soboty mają już padać deszcze, także majówka będzie deszczowa i nie sądzę, że w ogóle coś będziemy działać na ogrodzie, bo majówka właśnie ma być mokra. Tylko że cieplejsza, ma być 14 stopni bodajże. No, a ogólnie to w ogóle chyba ktoś mi pisał, że maj ma być właśnie zimny. Także ja działam dalej z tą moją robotą i pewnie już się widzimy na kolację. Chyba Antek przyjechał. Tak, bo zwalniają, to Antek wrócił z angielskiego. Praca wykonana. Kamienie zerwane. Tkanina zerwana. I patrzcie, jak tutaj jest nierówno teraz. Bo tak tu właśnie krety, nornice naryły. Drzewo w ogóle jest pochylone. Bo też było tak obkopane dookoła przez te nornice. Zresztą widzicie, jakie tunele tutaj są. Tutaj mąż wbił patyka. Takiego, o. Żeby to drzewo mi jakoś przymocować. Żeby ono się nie przewróciło. A nie chcę go wykopywać, bo nie chcę właśnie, żeby mi zdechło, że tak powiem. Brzydko. A jakby mówił właśnie, że jakbym nie wykopał, no to właśnie nie wiadomo, czy by się na nowo przyjęło, bo na pewno uszkodziłby korzenie. Także już nie będę go wykopywała, tylko go po prostu przywiążę do tego palika, jakoś tam naprostujemy może. Obsypię to ziemią i zobaczymy. W ogóle tu trzeba wszystko to obkopać, przekopać, wyrównać, wyrwać te, jak one się nazywają, korzenie z tych, o matko, z tego pyżu, bo to jest właśnie korzenie z pyżu, to wszystko pousuwać, ładnie zrobić, wyrównać i później właśnie dać karton, albo właśnie taki jak, no karton, bo to właśnie oglądałam chyba Beata Mod mówiła, to i pod borówki tak sobie położę karton i dopiero nasypię korę. Także tak to zrobię właśnie i tutaj też dam karton i dopiero kora na to pójdzie wszystko. Dobra, ja idę teraz już do domu. Także praca zrobiona. Tam też trochę podpielone. Może nie do końca, ale trochę żeśmy chwastów powyrywały. Jutro ciąg dalszy. Jutro w ogóle ma. Jutro ciąg dalszy naszej ogrodowej pracy. Także ja teraz idę już do domu. Jutro będzie ciąg dalszy. Pielenia. A na dzisiaj właśnie już idę do domu. Bo muszę im dać jakąś kolację już. Najwyższa pora. No i żeby się przygotowały na jutro do szkoły. Bo to jeszcze jutro jest szkoła. Bo to jutro jest środa. Dobra, także ja uciekam robić im kolację i a z wami to przyjdę się jeszcze na pewno pożegnać, ale to już po kolacji. Także na razie i do zobaczenia, do potem. I teraz robię racuchy, więc ja do racuchów dodaję tak, jakby ktoś nie wiedział, oczywiście, ale to wszyscy przecież wiedzą, bo to jest przecież, to jest banał. 10 gram drożdży, 10 gram drożdży daję. Troszeczkę cukru, żeby mi się drożdże, wiecie, rozpuściły szybciej. Także 10 gram drożdży, troszeczkę cukru. Dałam jedno jajko, 300 ml wody ciepłej, ale nie gorącej. I mąka oczywiście na oko. I to ma być takie nie za gęste, nie za rzadkie. Jeszcze widzę, że mało mąki. Także jeszcze mąki i ja to wszystko łyżką wymieszam. Zaraz będę smażyć i to będzie taka dzieciaków kolacja, mi się już wydaje. Bo więcej raczej już nic chyba dzisiaj jeść nie będą. I zaraz jabłka pokroję i smażę to albo na maśle, możecie to smażyć klarowanym, albo możecie smażyć na oleju kokosowym, albo na zwykłym oleju rzepakowym. To już smażenie dowolne. Dobra, ja to teraz wszystko wymieszam i biorę się za smażenie, bo już Antek krzyczy, że głodny jest. I moje racuchy są gotowe, także konsystencja jest taka właśnie nie za rzadka, nie za gęsta, taka lejąca. Tu mam przygotowaną wodę, bo ja sobie zawsze maczam łyżki, później tutaj sobie postawię może, żeby mi się właśnie ciasto nie przyklejało, także ja sobie tutaj wkładam łyżki. To oczywiście też wam pokażę. Tutaj mam pokrojone jabłka i jabłka sobie zaraz tutaj wrócę do tego mojego ciasta.
Wymieszam wszystko, patelnia się rozgrzewa i smażymy. Zapraszam na racuchy. Także racuchy gotowe, prezentują się tak. Trochę krzywo stoić, ale to i tak już koniec. Także racuchy prezentują się tak. Jak ktoś ma ochotę, to serdecznie zapraszam i widzicie. Było tylko 300 ml wody, a jak zwykle racuchów cały kopiec. Mi zawsze tyle racuchów wychodzi. Ja żebym nie wiem, pół szklanki wody dodała, to i tak tych racuchów wyjdzie cały kopiec, że tak powiem. Dobra. Ale jeszcze tutaj właśnie spróbuję mojego racucha. Tutaj sobie już położyłam na talerz. Miałam już nie jeść o tej porze, bo już widzicie za oknem już siwo. Także miałam już nie jeść, ale jednak spróbuję. Upieczone, już nie będę tego górnego światła włączała, bo zaraz będę prześwietlona już całkiem. Tam jak słyszycie, brzęczenie odchodzi na gitarze. Także teraz to już będzie tak chyba non-stop, że będzie właśnie tak brzęczeć. Ale racuchy są bardzo dobre i polecam. Jeżeli ktoś właśnie nie wie, jak zrobić, no to polecam oczywiście mój przepis, który zawsze robię. Moja ciocia zawsze dodaje masło jeszcze do ciasta, tylko nie wiem, czy ona dodaje roztopione, czy takie w kawałkach, to nie mam pojęcia, nie powiem Wam szczerze. Musiałabym się po prostu od niej dowiedzieć, ale wiem, że chyba masło ona też dodaje. Jeżeli nie chcecie, żeby tak nasączało się tłuszczem, no to możecie też kapnąć octu oczywiście. Dobra. Także na dzisiaj to już koniec, bo tego materiału z dwóch dni to już trochę nazbierałam, także teraz to już całkiem się martwię, że będzie jakiś wielki, długi vlog, ale ostatnio żeście pisały, że nie przeszkadzają Wam takie długie, więc zobaczymy, co poskładam, to będzie takiej po prostu długości, jaki mam materiał, to taki vlog będzie. A na dzisiaj właśnie to już się żegnam z Wami oczywiście. Bardzo Wam dziękuję, żeście dotrwali do końca. Jeżeli właśnie to jest długie, to tym bardziej Wam dziękuję za to, żeście dotrwali do końca. Oczywiście, jeżeli Wam się podobał, to standardowo proszę o tego kciuka w górę. Oczywiście, jeżeli jeszcze nas nie subskrybujecie, to również proszę o subskrypcję naszego kanału. Będzie nam bardzo miło. A jak wciśniecie dzwoneczek, to już Was nic nie ominie i zawsze będziecie z nami na bieżąco. Teraz trzeba regenerować właśnie siły do jutrzejszej pracy, bo jutro ma być ciepło i pojutrze ma być ciepło, jeszcze 18 stopni ponoć ma być w piątek, a od soboty już deszcz, więc muszę zrobić to, co mam zaplanowane na ten dwa dni. Dobra, także pozdrawiam Was bardzo serdecznie, życzę Wam miłego dnia albo wieczoru i do zobaczenia następnym razem. Pa!